Rosjanie wygrali tegoroczne zmagania kulinarne podczas dorocznej imprezy nazwanej Sąsiedzi przy stole. Ich jabłka faszerowane w cieście francuskim wzbudziły zachwyt samego mistrza Marcina Budynka, ale i degustatorzy, mieszkańcy Suwałk, także bardzo chwalili ten deser. Bardzo piękne, śliczne, smaczne, naprawdę cudo. A co to było? Jabłuszko, ciasto młotego i kurczę w środku, fajnie, bardzo pycha. Ale jabłuszko jest najlepsze chyba z tego wszystkiego, jak na razie. Czy potrafi pani gotować? Nie bardzo. I nie lubię grzybów, więc... Bardziej owocowo. Corocznie inne produkty są głównym bohaterem kulinarnej rywalizacji. W tym roku, podczas czwartej edycji... Tematem były grzyby, dodatki dowolne, także związane oczywiście z daną nacją. Tak? Pojawiły się oczywiście bliny pojawiły się z grzybami, pojawiły się schab z grzybami, ciasto francuskie. Że nie trzeba tak z kuchni łotewskiej, bo to Rosja zrobiła ciasto francuskie. Marcin Budynek, mistrz kulinarny, bacznie obserwował poczynania poszczególnych ekip. Współpraca idzie bardzo dobrze. Pożyczali sobie też między sobą produkty, także taka sąsiedzka dobra pomoc. Nie próbowałem solianki. Solianki grzybowej nie próbowałem jeszcze. Mam nadzieję, że to mnie zaskoczy. Reszta tych dań wygląda fajnie. Łotewski pudding dobrze wygląda z lodami waniliowymi, także może też być ciekawe. No zobaczymy. Dobre recenzje zebrały także inne dania. Były zaskakująco proste, ale jak mówili degustatorzy, po prostu pyszne. Jak smakuje państwu? Bardzo. A żeby tak na co dzień kto dał, to wcale by było dobrze. Bardzo smaczne, bardzo. Babka jest inne, takie inne przyprawy, dużo jest mięska, przyprawiona, bardzo smaczne. Ci, którzy wybrali się do parku, doceniali także kreatywność kucharza. Bardzo dobry pomysł, robisz farsz, bułkę, by tego wkładasz, zapiekasz. Wszystko. I gotowe, i smakuje. Przyprawy jakieś nowe wyczuwa pani? To znaczy cebulkę, grzyb, no nie, i jakiś serek chyba. A pani sama gotuje w domu? Mhm. Tak. Jakieś tego typu rzeczy też pani robi? Robię różne farsze tego, ale pomysł ciekawy i można skorzystać. Wspólny posiłek ma w sobie jakąś szczególną moc zbliżania ludzi. Nawet jeśli są innej narodowości, wywodzą się z nieco innej kultury. Żyjemy na Suwalszczyźnie, na styku właśnie kilku kultur. To jest bardzo dobry pomysł. Bardzo pomysł, żebyśmy poznawali tą kulturę, zwłaszcza młodsi ludzie. Starsi się pamiętają. Natomiast młodsi powinni ją poznawać, powinniśmy, no żyjemy tutaj w tych różnych narodowościach, tak? Litwini, Łotysze, Rosjanie, Białorusi, to nasi najbliżsi sąsiedzi. Powinniśmy się spotykać przy wspólnym stole. Tuż za kucharzami z Rosji na podium znaleźli się Polacy. Ale przecież nie o miejsca tu chodziło, a o rozkosz dla podniebienia.